Dobra, streszczenie dwudniowego szkolenia z prawa autorskiego licencji ZC w 10 minut nie jest łatwe, ale spróbujmy. Na co dzień pracuję w Centrum Cyfrowym jako trener i zajmuję się edukacją medialną i edukacją prawną autorską i zajmuję się też Centrum Analizami Prawa Autorskiego, ale dzisiaj chciałem opowiedzieć Wam o czymś trochę innym. Dzisiaj chciałem Wam opowiedzieć o wypadku. Wypadku albo wręcz kursie zdarzeniowym, do którego niebawem może dojść. Być może już do niego doszło tak naprawdę, bo wypadki, które zdarzają się w edukacji, widać dopiero po konsekwencjach po paru albo parunastu latach od tego, kiedy się wydarzą. A ten wypadek z prawem autorskim dzieje się właśnie w edukacji. I na chwilę, jeżeli możecie sobie wyobrazić, co się dzieje w edukacji teraz, z pominięciem problemów społeczno-ekonomicznych, nowej roli nauczyciela, zmieniającej się roli nauczyciela, niżu demograficznego, to pomyślcie sobie o tym, jak wygląda perspektywa na edukację, zwłaszcza jeśli chodzi o wdrażanie do niej nowych technologii. Od kilkunastu lat jesteśmy świadkami niesamowitego poligonu doświadczalnego, jaki zrobiliśmy sobie z systemu edukacji na to, żeby testować nowe technologie, wdrażając najróżniejsze programy do szkoły, ale również na to, żeby testować nowe kompetencje, jakich wymagamy od uczniów. Jeżeli przeanalizujecie sobie to, czego Unia Europejska wymaga co 3-4 lata publikując nową strategię dotyczącą edukacji w Unii Europejskiej, w każdej z nich mamy nowe kompetencje, których chcielibyśmy, żeby uczniowie osiągali te kompetencje po szkole po to, żeby lepiej spełniać wymagania rynku pracy. Czyli tak naprawdę nie sam sprzęt jest tutaj tym polem eksperymentalnym, co w ogóle tego, co byśmy chcieli, żeby uczniowie potrafili po szkole. A to, czego chcemy, żeby potrafili po szkole, dotyczy niestety grania z rzeczywistością. Do tej pory edukacja ta przedinternetowa mogła się opierać wyłącznie o tym, co się dzieje w szkole, w bibliotece, na sali gimnastycznej i w domu podczas robienia prac domowych. Dzisiaj edukacja tak naprawdę przekracza już te granice, nie tylko dlatego, że uczniowie sami to robią, że mają konta na mediach społecznościowych i wymieniają się tam pracami domowymi, ale też dlatego, że tego właśnie wymagamy od nich. Wymagamy od nich, żeby stawali się autorami, żeby stawali się programistami, żeby stawali się aktywnymi użytkownikami tych rzeczy, z których korzystają już teraz, ponieważ te rzeczy będą kształtować potem jako pracownicy najróżniejszych korporacji, jako programiści, jako ludzie siedzący za biurkami w tych najróżniejszych kreatywnych przemysłach. Także wymagamy od nich tak naprawdę tego, żeby zaczęli grać z rzeczywistością, ale jeżeli grają z tą rzeczywistością, to my niestety traktujemy ich trochę... Tu mam stać. Teraz dopiero załapałem, że mam tu stać. Okej. Z jednej strony traktujemy ich... klasycznie, tak jak do tej pory, bardzo mocno uważając, że edukacja jako proces zaplanowany kilkunastoletni z całą podstawą programową, z bardzo dobrze wykształconą kadrą nauczycieli jest w stanie wykształcić ludzi, którzy będą sobie racjonalnie, oświeceniowo poradzić po tych kilkunastu latach z dowolnym problemem, więc pakujemy do tej otwartej głowy najróżniejsze rzeczy. To nowe kompetencje, korzystanie z nowych technologii, tylko że za każdym razem, kiedy ten proces przyspiesza, kiedy wymagamy od nich nowych kompetencji albo wdrażamy nowy sprzęt do edukacji, na przykład tablety, których rodzice jeszcze nie zakupili tym uczniom i oni posiadają tylko komórki, przyspieszamy coraz bardziej proces, nad którym tracimy kontrolę. Kiedy tracimy kontrolę nad jakimś procesem, ci uczniowie, którzy teoretycznie są w ramach sformalizowanego procesu, który ma im zapewnić bezpieczeństwo edukacji, zaczynają coraz bardziej przypominać manekiny na crash-teście. Na crash-teście, do którego nawet ci, którzy proces ten edukacji konstruują, nie wiedzą, do czego może doprowadzić. Dlaczego? Dlatego, że proces edukacji jest kształtowany w tym momencie bardzo mocno w oderwaniu od prawa autorskiego. Od prawa autorskiego, które tu bardzo szybko jeden rok wstecz, rok temu zaliczyło całkiem niezły crash test z technologiami. Technologiami tymi samymi, których wdrażanie do edukacji staje się coraz bardziej intensywne. Tutaj zrobię krótką przerwę i porównamy coś dosyć zabawnego. System edukacji tak naprawdę, jak spojrzycie sobie chronologicznie, jest bardzo podobny do systemu prawa autorskiego. Jego główny, masowy kształt uzyskaliśmy pod koniec XIX wieku, podobnie w systemie edukacji, podobnie w prawie autorskim. Bardzo intensywnie oba te systemy są reformowane pod koniec XX wieku, zaczynają nabierać trochę innych form, które próbuje się coraz intensywniej pod koniec XX wieku dostosowywać do rzeczywistości, ale tak naprawdę w XXI wieku tempo rzeczywistości osiągnęło już proces update'owania się co rok, a jeśli nie szybciej. Nowe technologie, nowe rzeczy, które wymagamy od uczniów i nowe rzeczy, które ci uczniowie robią, nawet takie, których nie przewidywali ci, którzy kształtują system edukacji. Więc znów, mamy jak najlepszy przypadek do tego, żeby te rzeczy po prostu stały się wypadkiem, bo nikt tego nie potrafi skontrolować. Ale znów, krótka przerwa i prawna autorska, jak to wygląda. Z jednej strony mamy dozwolony użytek edukacyjny, czyli ten poziom w prawie, który gwarantuje instytucjom oświatowym i badawczym dowolne wykorzystywanie w dowolny sposób materiałów rozpowszechnionych do celów edukacyjnych, do celów oświatowych czy do prowadzenia własnych badań, co powoduje, że te instytucje mogą na przykład tymi materiałami wymieniać się z uczniami, mogą je kserować, mogą je dostarczać uczniom, mogą je remiksować w ramach działalności edukacyjnej, mogą je przetwarzać,
Ba, w Polsce dzięki dosyć szerokiemu dozwolonemu użytkowi te instytucje mogą nawet wymieniać się z uczniami i tworzyć system wymiany zamkniętej, czyli na przykład zamknięty e-learning czy dyski wirtualne, o ile nie przekroczą granicy rozpowszechniania tego w sieci w taki sposób, że uczniowie z innej grupy niż ich szkoła albo nieuczniowie będą mieli do tego dostęp. To jest bardzo poważna granica. Kiedy dochodzimy do tej granicy, czyli chcemy coś rozpowszechniać w sieci szerzej niż poza naszą grupą uczniowską, poza dozwolonym użytkiem edukacyjnym, na ratunek na szczęście przychodzi nam ta druga rzecz, która była w tytule prezentacji, czyli otwarte zasoby edukacyjne. Otwarte zasoby edukacyjne, czyli znacznie mniejsze pudełko, znacznie mniejszy silos niż dozwolony użytek, w ramach którego mamy treści, materiały edukacyjne, które są do legalnego wykorzystania, ponownego do kopiowania, modyfikowania i rozpowszechniania za zgodą autorów, za poszanowaniem ich praw autorskich osobistych, ale równocześnie bez konieczności uzyskiwania specjalnej zgody. To jest bardzo ważne, ponieważ te materiały są znacznie szerzej uprawniające użytkowników do tego, żeby mogli z nich korzystać, pozwalają na znacznie więcej, dzięki czemu można personalizować proces edukacji, można indywidualizować ten proces, można też wychodzić z nim poza ramy szkoły, poza ramy tych zamkniętych systemów typu e-learning, poza ramy szkoły fizycznej, można zacząć coś robić w tej rzeczywistości, do której pakujemy naszych uczniów, żeby zaczęli z nią igrać, ponieważ chcemy kompetencji, które się szybko rozwijają i które będą realne, kompetencji, które szybko można wdrożyć na rynku pracy. Więc otwarte zasoby edukacyjne takie właśnie są, plus jeszcze jest ten większy zakres dozwolonego użytku edukacyjnego, który dotyczy wszystkich treści, ale daje niewielkie uprawnienia. Przy czym same otwarte zasoby edukacyjne, co jest dla mnie bolączką, bo zajmuję się tym zawodowo i z pasji, same zasoby już są podzielone. Są podzielone na takie pudełeczka. Mamy wolne licencje, które pozwalają nam korzystać w bardzo swobodny sposób, tak jak przed chwilą, z tych czterech swobód, dzięki licencjom CC BY albo CC BY SA, Creative Commons Uznanie Autorstwa albo Creative Commons Uznanie Autorstwa na tych samych warunkach. To jest na przykład Wikipedia, wolne lektury, czy dzisiaj rano opublikowane pierwsze testowe podręczniki w ramach programu Cyfrowa Szkoła finansowanego z pieniędzy publicznych w Polsce, które dają nam te bardzo cztery ważne swobody. Ale są też zasoby edukacyjne, takie jak Khan Academy, pewnie nawet bardziej znane od tych dwóch przykładów, bardzo dobrze się rozprzestrzeniające na całym świecie, który tych czterech swobód nie gwarantuje, ponieważ zabrania komercyjnego wykorzystania. Więc mamy worek, który bardzo często nawet nauczyciele i edukatorzy mylnie traktują jako jeden, który bardzo często tak naprawdę jest od siebie zupełnie odrębny i to są dwa różne pudełka. Dosłownie, pudełka, bo tak należałoby o tym myśleć. Pudełka albo wręcz silosy metalowe albo betonowe, z których nauczyciel czy uczeń, który by chciał legalnie skorzystać, musi być świadomy tego, że one się ze sobą bardzo często wykluczają. Że na przykład tworzenie materiału, który ma być na wolnej licencji, będzie się wykluczało z wykorzystaniem takiego, który na takiej licencji nie jest opublikowany, albo gdyby ten uczeń chciał skorzystać z czegoś, co jest najświeższą publikacją kinową w ramach swojego procesu edukacji, to dozwolony użytek oczywiście edukacyjny nie pozwoli mu na wykorzystanie tego materiału, ponieważ on się nie mieści w otwartych zasobach edukacyjnych. Więc mamy nawet szerszy problem, gdyby wyskoczyć poziom wyżej, trzech pudełek, trzech silosów zupełnie od siebie odrębnych. Jeden to są otwarte zasoby edukacyjne na wolnych licencjach, drugi to są te na niewolnych licencjach, na otwartych, czyli takie jak Khan Academy, i trzecie to jest to, co możemy zrobić w edukacji w ramach dozwolonego użytku edukacyjnego. I moim zdaniem to jest właśnie ten kurs zderzeniowy, na którym edukacja się w jakiś sposób wysypie, wywali, wręcz może utonie, albo utoną jakieś generacje uczniów, których będziemy próbować pakować do rzeczywistości, w której są ogromne problemy prawnoautorskie, ponieważ technologie się kłócą z prawem autorskim pod koniec XX wieku i na początku XXI wieku bardzo intensywnie, a równocześnie edukacja wymusza na nich to, żeby to robili. Robili, ale w systemie, który nie rozwiązał wcześniejszego problemu. I żeby było śmieszniej tak naprawdę, jesteśmy na kilku takich dziwnych drogach, które mają szansę to uregulować, ale w bardzo zły sposób. Gdybyśmy sobie porównali dozwolony użytek w Polsce i w Hiszpanii, mielibyśmy pierwszy problem. Polska, Hiszpania chociażby różnią się tym, że w Hiszpanii w ogóle nie ma z definicji dozwolonego użytku edukacyjnego, a w ramach korzystania na uczelni wyższej z treści w zamkniętych kursach e-learningowych, dowolnych treści, trzeba płacić organizacjom zbiorowego zarządzania za wykorzystywanie tych treści, co jest zupełnie inną sytuacją niż tą, którą mamy w Polsce. Jeśli Unia na przykład w takim programie jak Licenses for Europe zacznie to normować, będziemy mieli do czynienia raczej z ograniczaniem dozwolonego użytku w poszczególnych krajach, więc sytuacja jeszcze gorsza, a nie lepsza. No dobrze, ale czy da się coś z tym zrobić? Czy da się to pudełko otworzyć i zacząć wymieniać między nimi tymi zasobami? Tak, są dwa proste rozwiązania. Pierwsze, trochę węższe, powinniśmy zacząć jeszcze szerzej otwierać zasoby edukacyjne, zwłaszcza zasoby edukacyjne finansowane ze środków publicznych. Możecie zacząć robić już teraz, możecie wejść na stronę Uwolnij Podręcznik i podpisać petycję albo dołączyć do Koalicji Otwartej Edukacji, jeśli jesteście organizacją.
Ale druga ważniejsza rzecz, której potrzebujemy, żeby zaczęła się robić, to jest myślenie o reformie prawa autorskiego z perspektywy edukacji. Z perspektywy edukacji, która ma bardzo szerokie potrzeby. Potrzeby, które niestety są wymuszane już nie tylko przez rynki pracy, ale też przez rzeczywistość. I ta rzeczywistość w ogóle nie jest odzwierciedlana w tym momencie w żaden sposób przez aktualne prawo autorskie. Zwłaszcza dozwolony użytek edukacyjny jest tym punktem, o który powinniśmy walczyć, który powinien być poszerzany, nigdy nie zaniżany w dół, nie zaniżany do krajów, które mają na przykład go węższy. I tak naprawdę dopiero jeśli będziemy mieli te dwa punkty, będziemy w stanie mówić o tym, że edukacja jest w stanie uniknąć jakkolwiek kursu zderzeniowego z prawem autorskim i z nowymi technologiami. Dzięki. Dziękuję bardzo.